Mam jedną prostą zasadę w mojej pracy recenzenta. Jak odpalam nową, pierwszoosobową grę, od razu patrzę, czy widać nogi. Jak widać? Widać. A jeśli widać nogi, to z miejsca gra dostaje plus 2 punkty do oceny. Zebraliśmy wasze komentarze i skompilowaliśmy ostateczną listę 10 rzeczy, jakie gracze zawsze sprawdzają w nowej grze. To jest twoja historia. Ale zajebisty slogan wymyśliłem. Mogłem w reklamie pracować. Zaczynamy od rzeczy najbardziej oczywistej. Bo kiedy odpalasz nowy tytuł, to pierwszą rzeczą, którą robisz, jest wejście do... opcji. I tu rysuje się ciekawy klasowy podział społeczeństwa na ludzi, którzy żyją na high oraz ludzi, którzy żyją na low. Często nawet jeśli mamy zbyt słaby sprzęt, to ustawiamy wszystko na high, żeby po prostu sprawdzić, jak będzie wyglądała grafika. Rzeczywistość jest jednak brutalna i po tym sprawdzeniu wszystkiego na high wracamy z powrotem do opcji, żeby ustawić wszystko na low, żeby po prostu dało się wyciągnąć jakieś kilkanaście FPS-ów chociażby. To jest przykład właściwie stricte pecetowy, w tym sensie, że to właśnie na pecetach jest najwięcej rzeczy do ustawienia, ale wbrew pozorom w ostatnich latach nawet na konsolach warto czasami zajrzeć do tego zapomnianego rejonu gry, bo coraz częściej w grach konsolowych okazuje się, że możemy wybrać na przykład, czy gra ma być płynniejsza, czy ładniejsza. W Xenoblade Chronicles X na Wii U na przykład opcje są bardziej rozbudowane niż w Kingdom Come, ale umówmy się, że to jest gra, w którą gram już 120 godzin i nie zaliczyłem jeszcze żadnej lokacji na 100%. Wow. Ciekawą uwagą jest natomiast to, że bardzo często do menu wchodzimy po to, żeby ściszyć grę, bo rzeczywiście gry często są bardzo głośne, tak czy inaczej, każdy z nas to robi, nie wstydźmy się tego powiedzieć. Obowiązkowa wizyta w opcjach. Pierwszy instynkt, kiedy zostajesz wrzucony w grę, szczególnie w grę pierwszoosobową, to sprawdzić, jak działa kamera i co z tą kamerą można zrobić. W wielu komentarzach mówiliście o tym, że próbujecie spojrzeć maksymalnie w górę albo maksymalnie w dół, co wydaje mi się ma podłoże w latach 90., gdzie w bardzo wielu grach pole widzenia było bardzo ograniczone, chociażby w Duke Nukem. Tak czy inaczej, w tym pierwszym odruchu operowania kamerą sprawdzamy też oczywiście, czy widać nogi naszej postaci. To jest niezwykle istotny element, chociaż tak naprawdę to nie jest element potrzebny, bo jest wiele gier, w których nie widać modelu postaci w ujęciu pierwszoosobowym, ale dzisiaj częściej jednak jest ta druga opcja, to znaczy to, że widzimy własne ciało, głównie ze względu na to, że po prostu systemy fizyczne są bardziej złożone i interakcja naszej postaci ze światem zewnętrznym wykracza poza stereotypowy obraz FPS-ów z lat 90., czyli po prostu to, że na ekranie widać wielką spluwę. W ogóle z widzeniem nóg w grze wiąże się niesamowita trauma, o której ktoś wspomniał. Widzieliście kiedyś Fire Emblem Awakening? Tam postacie nie mają nóg. Bo zabrakło mocy obliczeniowej 3DS-a. Na 3DS-ie nie trzeba wchodzić do opcji. Zawsze wszystko jest na low. Nie obrażajcie się, ja naprawdę lubię 3DS-a. Ostatnio nawet kupiłem sobie grę na 3DS-a, Ever Oasis, w której tłukę kaktusy, żeby sprzedać miąższ gościowi w mieście, żeby zarabiać pieniądze i rozbudowywać własną oazę. Biznesy. Czas na głęboko psychologiczne pytanie, które określa, jaką masz osobowość. Czy wolisz kucanie na kontrolu? Czy na C? Takie pytanie bardzo często zadajemy sobie, kiedy odpalamy grę, bo po prostu poznajemy sterowanie i sprawdzamy, w jakim kierunku poszli twórcy, bo nie ma przecież standardu, że skucanie ma być na jednym czy na drugim. Możesz być takim zwyrolem, żeby kucać na... R. Naszym naturalnym odruchem po odpaleniu gry jest sprawdzanie sterowania, sprawdzanie tego, czy da się skakać, a jeśli da się skakać, to jak te skoki wyglądają, jakie inne jeszcze funkcje ruchowe ma nasza postać. W tym momencie często wracamy do punktu pierwszego, to znaczy wchodzimy do menu. Tak czy inaczej, początek gry to jest wduszanie wielu klawiszy, żeby sprawdzić, co one robią. Jedna z osób zauważyła też, że bardzo często sprawdzamy, czym da się pominąć dialog albo cutscene, bo to rzeczywiście w zależności dość przydatna wiedza. Światło. Mój naturalny wróg. To jest coś, czego nie robię w grach, ale wy robicie. Dlatego umieściłem to na liście. Spójrzcie, macie wpływ na tę listę. To jest wasza historia. To wy napisaliście ten materiał. Zajebiste slogany. Jest taki film Pi 314 o matematyku, który siedzi w domu i nie może grać na komputerze, bo pszczoła mu weszła do komputera. Chyba jakoś tak leciała ta fabuła. Tak czy inaczej, on tam opowiada taką historię, że otrzymał w dzieciństwie radę. Nie patrz prosto w słońce, bo oślepniesz. Gracze nie za bardzo stosują się do tego typu porad. Z tego, co pisaliście po odpaleniu gry, bardzo często po prostu patrzycie w słońce, a później szybko w ziemię, żeby sprawdzić, czy jest efekt symulujący to, jak źrenice reagują na ostre, jaskrawe światło. Ja kompletnie tego nie rozumiem, no co, że nie? Widzicie coś błyszczącego, świecącego i od razu musicie tam lecieć? Ale się świeci! Patrząc na to szerzej, rozumiem to w tym sensie, że bardzo często sprawdzamy, jak działa światło i czy nasza postać będzie przez to światło oślepiana. Nie wszyscy lubią ostre stroboskopowe światła. Nie wszyscy przecież urodzili się, żeby słuchać trap, cloud rap czy witch house. Tak, jestem ekspertem, jeśli chodzi o muzykę. Znam wszystkie gatunki. Neo, wave, bedroom, chill, dub, core, elektro. To mój ulubiony gatunek. Wiecie, jak działa lustro? Lustro generuje
lustrzane odbicie. Chociaż chyba nie dlatego lustra fascynują nas w grach. W grach pierwszoosobowych fascynują nas raczej dlatego, że bardzo rzadko możemy zobaczyć w nich prawdziwe odbicia. Dlatego też niemalże zawsze sprawdzamy, czy w lustrze widać nasze odbicie. Z jednej strony jest to więc chęć sprawdzania, czy autorzy uporali się z tym trudnym problemem technologicznym, o którym materiał robił kiedyś Kacper. Z drugiej strony w grze pierwszoosobowej jest to jedna z nielicznych okazji do tego, żebyśmy mogli zobaczyć naszego bohatera. Pamiętam te zaskoczenie, kiedy w Duke Nukem 3D dało się zobaczyć całą postać w całej okazałości w olbrzymim lustrze. Jeśli już lustra są ogarnięte technologicznie, to przeważnie przy pomocy jakichś sztuczek, które chętnie chcemy sprawdzić na żywo. W wielu innych przypadkach lustra są użyte w oskryptowanej, zamkniętej, konkretnej scenie, jak na przykład w Preyu, czy chociażby w Somie. W pierwszej grze zobaczenie odbicia w lustrze ma wymiar symboliczny. Patrzymy na naszego bohatera, który kwestionuje rzeczywistość dookoła. W drugiej z gier możemy po raz pierwszy zobaczyć to, czym stał się nasz bohater. No widzicie, lustra niosą głębokie treści, więc umówmy się, że właśnie dlatego chcemy sprawdzić, czy widać w nich nasze odbicie, a nie tylko dlatego, że chcemy sprawdzić, czy autorzy sobie z tym nie poradzili i możemy powiedzieć, a partacze, nie zrobili nawet odbicia w lustrze. Odbicie w zwykłe zrobić 5 minut roboty. 2 na 10. Przechodzimy do czegoś konkretnego. Niszczenia. Co ty mówisz? No mrówki, Jezus, mrówki w grach, no jak można nie mieć tego na liście? Pierwsze co ja robię, jak odpalam grę, to sprawdzam, czy tam są mrówki, chyba wszyscy tak robią. Ej Kacper, bo ja nagrywam. No i tak na przykład w Skyrimie można je znaleźć, tak? To nie jest mod, mrówki są na PC-cie, na konsoli, chodzą sobie w pięknych, równych sekwencjach. Fascynująca rzecz, ale to i tak jest dopiero początek. Mała przerwa, okej, okay? Bo ja nie wiem, co z tym człowiekiem, no. W pierwszym Half-Life'ie twórcy dodali do gry karaluchy. I to nie są byle jakie karaluchy, dlatego że w internecie można znaleźć eksperymentalną analizę tego, w jaki sposób te karaluchy właściwie się zachowują, jak reagują na różne rzeczy. Na przykład, kiedy na podłodze pojawi się pożywienie, voila, wszystkie zbierają się w jednym miejscu. Kiedy do pomieszczenia wchodzi człowiek, bum, uciekają. Wygląda na to, że nawet reagują na światło, choć równie dobrze mogą reagować na człowieka, którego zobaczyły, kiedy to światło się włączyło. Ale wiecie, czego najczęściej szukam w grach? Taka rzecz, którą za każdym razem sprawdzam? Realistyczne odwzorowanie formacji ptactwa w locie. Mamo, wiesz, później będę, wiesz, bo Kacper się rozgadał znowu, no. Ja nie wiem, co wiesz, on znowu chyba leków nie wziął, wiesz? I wyobraźcie sobie, że w tym pierwszym Half-Life'ie to też było. Przygotowali cały system, w którym jeden z ptaków staje się liderem, a cała reszta podąża za nim. Jeśli lider zginie, to wtedy inny osobnik przejmuje po nim pałeczkę. A pierwowzorem tego wszystkiego był system animacji stworzony przez Craiga Reynoldsa w 1986 roku. I ten system był oparty na prawdziwych badaniach Kiedyś to się robiło gry. Dzisiaj to by pewnie jakiś spec od budżetu powiedział, że nie ma sensu robić takiego algorytmu, jeśli te ptaki mają się pojawić gdzieś w tle przez 10 sekund w jednej scenie w całej grze. Chociaż to w sumie faktycznie nie ma sensu, coś takiego. Mrówki. Fajne są. To jest ten moment, w którym wychodzi nasza prawdziwa natura. Co jest takiego, że jak odpalamy grę, to zaczynamy wszystko niszczyć dookoła i sprawdzać, co jest objęte systemem fizyki, jak daleko sięga destrukcja. Z jednej strony destrukcja jest po prostu zabawna i patrzenie, jak coś się rozpada, jest satysfakcjonujące. Z drugiej strony ponownie chcemy sprawdzić, jak bardzo interaktywne jest środowisko gry, jak wiele rzeczy autorzy przewidzieli. I autorzy gier często wiedzą o tym, pamiętają o tym, że lubimy sobie poniszczyć to i owo i tego typu akcenty często chętnie umieszczają. Do tego dochodzi też kwestia coraz bardziej zaawansowanych technologicznie systemów fizyki, które pozwalają robić coraz bardziej idiotyczne rzeczy. W tym konkretnym przypadku rozwój technologii generuje nie coraz lepsze warunki życia, tylko coraz większą głupotę. Ciekawe jest to, że niezależnie od gatunku prawie zawsze próbujemy coś rozwalić, bo na przykład w wyścigach z automatu sprawdzamy, czy jest w ogóle model zniszczeń. Z automatu, ja jeżdżę tylko na manualu. Nie, przepraszam was, bo siedzę tak montuję i pomyślałem taki żart do mnie. Przepraszam bardzo. Światy gier są coraz większe, więc coraz częściej sprawdzamy, gdzie są ich granice i czy w ogóle takowe są. Niesławne, niewidzialne ściany dzisiaj powoli odchodzą w niepamięć i w takich tytułach jak Legend of Zelda 3D Crew 2 można wdrapać się niemalże wszędzie. Naturalnym odruchem jest sprawdzenie tego, co znajduje się za nami. Jeśli jest przepaść, sprawdzamy, czy da się wypaść. Próba określenia tego, jaką swobodę daje nam gra w temacie eksploracji jest jedną z pierwszych rzeczy, jakie testujemy i rzeczą, którą testujemy praktycznie do samego końca gry, bo cały czas zwiedzamy przecież nowe okolice. Zastanówmy się przez chwilę, czy można strzelać do swoich przyjaciół? Oczywiście, że tak. Trzeba przetestować, czy da się ich zabić.
Chcemy tego czy nie, w grach robimy bardzo dziwne rzeczy. I jedną z pierwszych zagrywek, jeśli widzimy, że mamy kompanów, na przykład innych żołnierzy, jak w Battlefieldzie, albo napotykamy jakieś postacie niezależne, jak w Soulsach, jest sprawdzenie tego, czy da się ich zranić, czy da się ich zabić. Wysupłałem gdzieś tam z komentarzy przykład tego, że zwracamy na to uwagę niekoniecznie w grach, w których się walczy, ale nawet w grach wyścigowych. Naturalnym odruchem jest próba przejechania przechodniów w The Crew 2, którzy na marginesie mówiąc śmiesznie uskakują przed każdym zderzeniem i są niezniszczalni. Trochę jak w klasycznym już dzisiaj zapomnianym Midtown Madness. Mamy tendencję do niszczenia nie tylko obiektów martwych, ale także zamieniania obiektów żywych w martwe. A jeśli byśmy wzięli pod uwagę, że są też gry o zombie, to mamy też tendencję do zamieniania obiektów martwych, ale żywych. W tej plątaninie mrocznych myśli kryje się też pragmatyzm, bo chcemy sprawdzić, czy nasi kompani będą mogli zginąć, czy będziemy musieli się o nich troszczyć, albo czy możemy jakoś skorzystać na tym, że coś im się stanie. Na przykład w grze Vanquish możemy podnosić upadłych żołnierzy i w ten sposób dostajemy broń dodatkową. Wcale nie dawałem im zginąć specjalnie. Dbałem o nich idealnie. Zaraz umrzesz. Dawaj. Yes! No patrz, dostajesz coś takiego. Co robisz? Oczywiście sprawdzamy animację przeładowania. Przepraszam. Szczerze powiem, że nigdy konkretnie nie sprawdzałem na początku gry tego, jak przeładowuje broń moja postać, chociaż zdarzało mi się testować to, jaką ma taką animację postojową, że tak powiem. To znaczy tą, kiedy zostawiamy postać nieruchomo i ona coś robi. Tutaj w niektórych tytułach jest to niesamowicie rozbudowane i w zabawny sposób zorganizowane. Tak czy inaczej, wokół przeładowania broni i tych animacji wytworzyła się cała subkulturowa otoczka. Jest mnóstwo ludzi, którzy zwracają na to uwagę i im się to podoba. Są na YouTubie kompilacje najlepszych animacji broni. Są wielkie odkrycia, kiedy ktoś trafi na jakąś nową animację w nowej strzelance. Zresztą, jak widać, ja też siedzę w tym dość głęboko. Wiem, co robię. Kozacka animacja picia. No i dotarliśmy do końca. 10. ostatnia rzecz, jaką zawsze sprawdzamy w nowej grze. Czy są w niej... Odchody ptaków! No, au! Nie! Au! Miało być 10. Ile już było pozycji na liście? Czekajcie, liczę. Liczę na glicze! Próba zgliczowania gier, na przykład wypadnięcia poza mapę, albo sprawdzania śmiesznych animacji, albo tego, czy postacie niezależne można gdzieś wepchnąć i zobaczyć, jak śmiesznie drgają. To świetne ukoronowanie wszystkich naszych pierwotnych i elementarnych tendencji w grach komputerowych. Zdarzają się tytuły, gdzie to gliczowanie nie jest tak zabawne i nie jest tak fajne, więc pewnie tam odpuszczamy tego typu zabawy. Ale jednak, kiedy odpalamy grę i kiedy czujemy, że tam mogą być glicze, to naturalnym jest, że będziemy próbowali je wywołać. Jeśli sięgnąć głębiej, gliczowanie ma też swoją drugą, nie wiem, bardziej pozytywną twarz w tym wymiarze, że częste glitche w mechanikach rozgrywki służą na przykład do wykręcania lepszych czasów podczas speedrunów, albo ogólnie do odblokowywania zawartości, która nie powinna być dostępna, czy czasami tworzeniu zupełnie nowych mechanik. Zdarzały się takie przypadki, kiedy jakiś błąd sprawił, że autorzy stworzyli zupełnie nową mechanikę, bo z tym błędem gra okazywała się lepsza. Patrząc na te wszystkie rzeczy, jakie robimy po rozpoczęciu gry, wychodzi na to, że jesteśmy bardzo impulsywnymi i nieumiejącymi usiedzieć w miejscu odbiorcami sztuki, jaką są gry komputerowe. Ale też, żeby nie budować takiego negatywnego wizerunku osób grających jako niszczyciele światów, poszukiwacze gliczy i osoby, które zabiją każdego NPC-a, żeby sprawdzić, czy się da. Przytoczyłbym tutaj mądre słowa Alicji, która na pytanie, co robisz po uruchomieniu gry, powiedziała, po prostu gram. I to jest esencja. Ciekawe, jak długo będę potrafił tak stać i nie mrugać i nic nie robić. No już przegrałem. A muszę stać dość długo, żeby te plansze, nie, dać. O! Przycisk subskrybuj!